W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Serdecznie witam pośród nas księdza biskupa Damiana, ordynariusza diecezji kaliskiej, wraz z nim księdza dziekana i wszystkich księży tutaj z dekanatu. Wicedziekana nie witam, ponieważ go znacie. To jest brat Rafał, tutaj jeszcze proboszcz. Cieszymy się, że jest pośród nas następca apostołów. I z taką wiarą chcemy cię słuchać, księże biskupie, jako Chrystusa, który chce do nas mówić. Jesteś pośród nas po raz pierwszy na tym spotkaniu, ale ufam, że będą też kolejne. Prosimy o przewodniczenie tej świętej liturgii. Dziękuję za dobre słowo powitania. Rozpoczyna się święty czas Eucharystii, najważniejszy czas dzisiejszego dnia. Nic ważniejszego niż ta Eucharystia nie było i nie będzie dzisiaj. Eucharystia to czas, w którym Pan Bóg do nas przychodzi, choć ukryty, lecz prawdziwy. Chciałbym zaprosić, żebyśmy zrobili wszystko, żeby go jak najlepiej przyjąć. Żeby go przyjąć i usłyszeć. Chcielibyśmy przeżyć ten czas nade wszystko z otwartym sercem. Nie wiemy jeszcze do końca, z czym Pan przyjdzie w tym czasie do nas. Przyjmijmy to, co On przygotował, a nie co my byśmy chcieli. Aby ta nasza modlitwa, to spotkanie z tym, który do nas przychodzi, było prawdziwe, ale też szczere z naszej strony. Uznajmy na początku nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tego pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukryła go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. Córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służąca przechadzały się nad brzegami rzeki. Gdy spostrzegła skrzynię pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przysłała, a otworzywszy ją, zobaczyła dzieciątko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła to dziecię? Idź, powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wybawiłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał Egipcjanina, bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo,
zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się z sobą. I rzekł do winowajcy: czemu bijesz swojego rodaka? A ten mu odpowiedział: któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Także Faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian. Oto słowo Boże. Ożyje serce szukających Boga. Błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa z sobą. Ożyje serce szukających Boga. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Ożyje serce szukających Boga. Jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Ożyje serce szukających Boga. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy. Niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Ożyje serce szukających Boga. Zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie proszę na chwilę. Na początku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć każdemu i każdej z was: dobrze, że jesteś. I to jest wielka sprawa, że możemy tutaj być. Ufam, że ten czas, który nabiera tutaj blasków i kolorów, jest dla was ważny. Że zaczynają się dziać ważne dla was sprawy. Ten czas jest ważny także dla całego Kościoła, bo jak taka grupa jak tutaj, i duchownych, i braci, i młodych ludzi, chłopców i dziewczyn, spotyka się, aby razem się modlić, aby razem rozważać Boże Słowo i dzielić się swoją wiarą, to coś ważnego dzieje się w Kościele. I chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że to spotkanie jest ważne. Ufam, że jest ważne dla każdego i każdej z was. I chcę zapewnić, że jest ważne dla wspólnoty Kościoła. Tak jak ojciec prowincjał na początku wspomniał, chciałbym z wami podzielić się słowem, które dzisiaj Kościół czyta i rozważa. Bo to słowo jest słowem dobrego Boga. Bo przez to słowo objawia się Jego miłość. Bo wierzymy, ja przynajmniej bardzo mocno, w to, że przez to słowo Jezus pokazuje nam siebie, objawia nam siebie, objawia nam drogę, rozświetla nasze ciemności, ale także pokazuje, jak bardzo nas kocha, bo to Jego Słowo jest przecież drogą do szczęścia, do zbawienia, do szczęścia, które się nie kończy, do szczęścia w niebie. I dlatego to Słowo słuchamy, rozważamy i chcemy, żeby to Słowo nas kształtowało, żeby nas mocno przeniknęło, aby potem było ważnym odniesieniem w naszych różnych decyzjach i wyborach. Chciałbym zaprosić, żebyśmy uczyli się słuchać słowa. Chciałem powiedzieć spoglądać na słowo. Słuchać słowa z wiarą. W tym słowie Pan przychodzi, ale też słuchać tego słowa jako słowa, które mówi do mnie ktoś mi bardzo życzliwy, komu na mnie zależy, komu zależy na moim szczęściu także i zbawieniu. W tym duchu słuchamy dzisiaj słowa
Ewangelii świętego Mateusza, w którym słyszymy, jak Jezus obchodzi Galileę, obchodzi ważne miasta, naucza o Królestwie, próbuje pokazać, kim jest, i swoją naukę potwierdza przez uzdrowienia, przez wskrzeszenia, przez wyrzucanie złego ducha. I wobec tego działania Pana Jezusa, wobec Jego słów i czynów, ludzie się bardzo różnie zachowują, różnie się do tego odnoszą. Dzisiaj Jezus mówi mocne słowa wobec trzech miast, których dokonywał wielkich rzeczy: Korozain, Betsaida i Kafarnaum. Ale mieszkańcy tych miast patrzyli na Niego z dystansem. Patrzyli, przyglądali się i niekoniecznie podejmowali Jego zaproszenie. To, co dzisiaj, a właściwie już od wczoraj wieczora, gdy to słowo we mnie pracuje, mnie bardzo tak urzeka, to jest wolność. Jezus do niczego nie zmusza. Jezus głosi swoje słowo. Potwierdza to czynami, cudami, znakami, zawsze zapraszając. Słowa Jezusa, Jego czyny są bardzo sugestywne, mocno poruszają, ale zawsze odwołują się do wolności człowieka. Jezus przychodzi, zaprasza, przedstawia, przekonuje, ale nie zmusza. Jezus zawsze daje przestrzeń wolności. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To jest niezwykła sprawa, słuchajcie. Jezus daje wolność. Wyzwolił nas z największej niewoli, jaką jest grzech. Ale także, gdy dzisiaj przychodzimy, żeby Go słuchać, On przychodzi do nas w wolności. Jezus zawsze mówi: jeśli chcesz, zapraszam, przyjdź, bardzo mi zależy. Ale chcę, żebyśmy podeszli do Niego w wolności, żebyśmy to my mogli w wolności dokonać wyboru. I bardzo chciałbym, żebyśmy to zaproszenie odkryli. Najpierw zaproszenie pełne wolności, które Jezus daje, ale potem, żebyśmy wobec tego zaproszenia określili się, ponieważ wobec tego, co mówi Jezus, nie można przejść obojętnie. Jezus mocno grzmi dzisiaj na tych ludzi w tych miastach galilejskich, że zlekceważyli Go, że mimo Jego mocnych znaków nie podjęli tego, ale ich nie przekreśla. Wobec Jezusa trzeba się określić, trzeba dokonać wyboru. Słowo, które słyszymy, jest słowem konfrontującym. Jezus mówi: jeśli chcesz, zapraszam. Drodzy chłopcy i dziewczyny, siostry i bracia, jaka jest dzisiaj wasza odpowiedź? Co dzisiaj mówicie Jezusowi? Jezus mówi: chcę twojego szczęścia i dobra. Zależy mi na Tobie. Dla mnie to są ważne słowa. Czytamy je w liście do świętego Piotra. Piotr napisał: Bogu na was zależy. Bogu na was zależy. Przyjmijcie dzisiaj, proszę, to słowo jako dobrą nowinę. Bogu na mnie zależy. Nawet jakby inni mnie lekceważyli, odrzucali, to jest ktoś, komu na mnie zależy.
Jezusowi nam nie zależy, dlatego przychodzi także w czasie tej Eucharystii, także przychodzi w swoim Słowie, przyjdzie za chwilę w Komunii Świętej i od nas zależy, czy podejdziemy. Od nas zależy, jak to spotkanie podejmiemy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się, aby to spotkanie tutaj w Wołczynie pomogło każdemu z nas podejść bliżej do Jezusa, żebyśmy nie stali z boku. Wobec tego, co Jezus mówi, nie można być obojętnym, bo gdy stoję z boku, też się jakoś określam. Też mówię, że nie wchodzę. Można powiedzieć mocno: Jezu, nie chcę, nie interesuje mnie to. A można stać obojętnym i formalnie nic nie mówiąc słowami, można też powiedzieć: nie chcę w to wchodzić. Chciałbym, żebyśmy modlili się o odwagę, żeby umieć odpowiedzieć Jezusowi, żeby podejść, żeby być blisko, żeby się nie bać. Chciałbym, żebyśmy wszyscy ten krok na tym spotkaniu uczynili, także na tej mszy świętej. Jezus przychodzi, zaprasza, wobec Niego trzeba się określić. Te czasy, w których żyjemy i ten cały klimat także tej całej epidemii, jest też czasem, w którym warto, żeby wyznać swoją wiarę. W którym warto, żeby powiedzieć: Jezu, jest trudno, Jezu, nie rozumiem, Jezu, ciężko, ale Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Ufam, że wszystko dzieje się dzięki, że wszystko, co się dzieje, jest w Twoich rękach. Potraficie tak mocno i jednoznacznie wyznać wiarę? Chciałbym się z wami modlić, żebyśmy potrafili tak mocno powiedzieć: Jezu, Ty jesteś moją prawdą i życiem. Ty jesteś Panem. Ja Ciebie chcę słuchać, bo Ty masz słowa, które dają życie. Ja chcę to podjąć. Słuchacze w Galilei słyszeli, widzieli, ale stali z boku. Można powiedzieć, że mieli zamknięte serce, zamknięte głowy. Słyszeli, ale nie dopuszczali tego, co mówi Jezus. Bardzo ważne jest, drodzy, otwarte serce. Otwarte serce na Jezusa i na to, co On z czym On przychodzi, co On przynosi. Otwarte na to wszystko, co On chce zaproponować. Ale ważne jest, żeby umieć przyjąć to, z czym On przychodzi. Czasami nasze jakieś marzenia, nasze wyobrażenia, nasze doświadczenia nie pozwalają nam uchwycić tego, z czym przychodzi Jezus. Bardzo chciałbym zaprosić wszystkich, żebyśmy modlili się o otwartość serca, żebyśmy umieli przyjąć dobrą nowinę Jezusa i Jego dobrą wiadomość, taką, jaką On nam daje. Żebyśmy byli wolni od naszych wyobrażeń. Także, zobaczcie, każdy z was przyjechał na to spotkanie z jakimiś myślami, z jakimiś wyobrażeniami, że może tu być tak i tak. Ci, którzy tu są już kolejny raz, ja tu jestem drugi raz, pierwszy raz byłem 20 kilka lat temu, to każdy ma jakieś wyobrażenia. Jak ktoś już był kilka razy, to już wszystko wie. Wie, gdzie jest amfiteatr, gdzie jest pole namiotowe, gdzie dają zupę. Wszystko, tak? I słuchajcie, i można także, przychodząc do Jezusa, wszystko wiedzieć. I można mieć przez to jakieś takie zesztywniałe serce. Jezus jest większy.
niż nasze wyobrażenia. I bardzo ważne, żebyśmy chcieli przyjąć Jezusa i Jego Ewangelię, Jezusa takiego, jakiego On chce nam przedstawić. Przyjąć to, co On chce nam dać, co On nam przygotował. Zostawmy nasze wyobrażenia. Zostawmy może nasze nawet marzenia. Panie, a z czym Ty dzisiaj do mnie przychodzisz? To jest bardzo ważne. Ci ludzie tam w Galilei niestety bardziej trzymali się tego, co mieli gdzieś w swojej głowie, bardziej trzymali się swoich wyobrażeń, jakichś swoich schematów, niż słuchali tego, z czym Pan Jezus przyszedł. Pozwólmy sobie na to, żeby przyjąć to, z czym przychodzi Jezus do nas. Spróbujmy to usłyszeć, spróbujmy na tym podumać, ale spróbujmy także skonfrontować się z Ewangelią, ze Słowem Jezusa. Mamy swoje prawdy i swoje wyobrażenia. Jezus czasami przychodzi z prawdą, która jest inna niż to nasze myślenie, niż te nasze wyobrażenia. Czy jestem na tyle otwarty, żeby się skonfrontować z tym, żeby pójść za tym, co proponuje Jezus? Czy jestem na tyle otwarty, żeby zostawić moje pomysły i pójść za tym, co proponuje Jezus? To jest trudne, ale skoro Jezus jest dobry, skoro Jemu na mnie zależy, skoro On mnie kocha, skoro On tyle uczynił dla mnie, to ja ufam Jemu i Jego Słowu. Uczę się ufać. Uczę się ufać Słowu, które nie zawsze dla mnie jest łatwe, które czasami jest wymagające, ale mówi to ktoś, komu na mnie zależy, któremu ufam. Żeby jednak zaufać, warto zobaczyć, że ta prawda o tym, że Bóg jest dobry, że Jezusowi na mnie zależy, że to się dzieje w moim życiu. Jak patrzycie na to, co się działo dzisiaj przed południem, wczoraj, przedwczoraj, w minionym roku, czy potraficie, drodzy, dostrzec, jak Pan Jezus wam błogosławił, jak się zaopiekował, jak pokazał, że jest dobry? To jest wielka sztuka. Zobaczyć, jak Pan Bóg się o mnie troszczy. Że to, co mówi Słowo Boże, że On jest dobry, że kocha, że to się dzieje. Że to nie są tylko słowa, które wybrzmiewają, czasami uroczyście odśpiewane. Tylko to jest rzeczywistość mojego życia. Chciałbym dzisiaj was zaprosić, żebyśmy uczyli się w tym naszym życiu dostrzegać znaki Jego obecności, Jego działania, Jego troski. Bo gdy widzimy tę Jego troskę, to wtedy nasze serce otwiera się na Jezusa. Skoro On się zatroszczył wczoraj, przedwczoraj, przez ten rok, skoro On mnie nie zostawił, skoro mnie przeprowadził, to ufam, że także to słowo, które dzisiaj mi mówi, jest dla mnie ważne i dobre. To ufam w to słowo, że ono jest prawdziwe, bo ufam Jemu. Ufam Jezusowi, że On chce dla mnie dobrze, że Jemu zależy na mnie i że to słowo jest, abym był szczęśliwy, abym był zbawiony. Dlatego mówię: Jezu, ufam Tobie. Nie wszystko rozumiem, nie wszystko potrafię wyjaśnić, ale ufam. Idę, chcę iść za Tobą, bo Ty pierwszy mnie ukochałeś.
Ja chcę żyć tą miłością. Potrzeba dzisiaj mocnych naszych decyzji. Jezu, idę z Tobą, za Tobą. Jezu, chcę przyjąć Twoją nowinę, bo ufam, że to jest dobra nowina. Jezu, ufam, mimo że nie wszystko rozumiem. Chcę zrozumieć. Dlatego słucham Twojego słowa, ale najpierw ufam, żeby zrozumieć, bo nie wszystko mogę zrozumieć, ale Tobie ufam. I dlatego biorę to słowo, chcę żyć Twoim słowem. Chcę, żeby ono mnie kształtowało, bo Tobie ufam, bo ufam, że to słowo może mnie doprowadzić do szczęśliwego końca. Zgadzam się na to słowo i na wszystkie konsekwencje. Wiara nie jest po to, żeby ułatwiać nam życie, ale po to, żeby życiu nadawać sens. Dlatego słuchamy tego słowa i idziemy. I bardzo chciałbym, żebyśmy pozwolili, by to słowo coraz mocniej i głębiej nas kształtowało, żeby było ważnym odniesieniem w naszych wyborach. Drodzy, gdy podejmujecie wybory, większe czy mniejsze, czy pytacie się, czy mój wybór, czy moja decyzja, czy mój zamiar będzie zgodny z Ewangelią? Czy Jezus chce tego ode mnie? Kogo pytamy się w naszych wyborach? Do czego się odwołujemy? Chciałbym zaprosić Was, żebyśmy często, stając przed różnym wyborem, pytali siebie, czy to jest zgodne z Ewangelią. Żebyśmy nabierali takiego ewangelicznego spojrzenia na życie, na sprawy. Jezus zaprasza nas do pięknej drogi. Jezus chce nas doprowadzić do szczęśliwego końca. Ale ufamy, że Jezus także teraz jest z nami. Że także teraz przychodzi. W czasie tej Eucharystii. Bo dla Niego jest ważne to, co się teraz z nami dzieje. I chce być Emanuelem. Bogiem z nami. Przyjmijmy Go. Jak najlepiej. Mimo całego tego skwaru. I mimo, że niektórym już oczy się pozamykały. Uwaga, uwaga! Coś ważnego się dzieje. Pan do nas przychodzi. Przyjmijmy Go jak najlepiej. Brat Bartosz tutaj będzie zaskoczony, ponieważ kazanie było mnie natchnęło i nie mogę tej okazji przepuścić, ponieważ ksiądz biskup mówił o tym, że w zaufaniu odpowiadamy na to, czego od nas chce Pan Bóg. On chce do nas mówić, chce z nami dialogować, a my w zaufaniu mamy Mu odpowiadać. I w kontekście mi się to zrodziło, ponieważ gdyż jest to temat dla mnie bardzo ważny, że należałoby takie pytania zadawać, czego Panie ode mnie chcesz i nie bać się takich pytań, czego chcesz ode mnie w moim życiu. I my umożliwiamy takie rzeczy. Mianowicie na dniach rozeznania powołania na końcu sierpnia, jeżeli któryś z Panów myśli o życiu zakonnym, kapłańskim, diecezjalnym albo innej maści zakonnej, mamy rekolekcje takie rozeznania powołania na końcu sierpnia. Informacje na informacji, bo to jest właściwe miejsce do takich informacji. Oczywiście, uwaga, teraz użyję słowa, którego nie rozwinę, a na które większość dziewczyn z młodzieży franciszkańskiej tał zawsze robi buu. A to słowo brzmi mniej więcej, ja rozwinę jeszcze w czasie, nie teraz, więc ono będzie budowało napięcie, wiecie, nie będziecie spać dzisiaj całą noc, myśleć, co to znaczy, a ja wam powiem później.
I znaczy to słowo to jest prepostulat. I teraz dziewczyny z MF-u powinny powiedzieć bu. No, nie są takie zawiedzione. Czyli nie, jeszcze tak dużo serc nie złamaliśmy. W każdym razie rozwinę to troszeczkę później, ale gdyby też miał ktoś ochotę na połażenie po górach, już troszeczkę mniej zobowiązująco, to może zostać po spotkaniu młodych w sobotę, na sobotę i jedziemy razem później busem. Mam jeszcze 4 wolne miejsca w busie do Pyzówki, czyli w góry troszeczkę połazić. To dla facetów, ale dziewczyny zawsze zarzucają nam, że a wy tam zawsze dla facetów, zawsze męskie wyzwania, zawsze łoto, to. No to żeby nie było, że tylko dla facetów, to brat Bartek coś powie. Ja w ogóle zachęcam do spojrzenia od pozytywnej strony, bo nieraz jest tak, była taka piosenka: jeśli chcesz stracić chłopaka, poślij go na... Korzeniaka. Brat tam Piotr mieszkamy. Mieszka na Korzeniaka i tam przyjmuje zapisy. W każdym razie na rekolekcje dla chłopaków, myślących też w kierunku zakonu. I nie tylko. Ale nie tylko, ale jeśli jesteś kobietą, albo niekoniecznie chcesz iść do zakonu, jest dla ciebie nadzieja. Tam wisi taka reklama, Młodzież Franciszkańska Tau. Warto wyświetla się w aplikacji. Ludzi. Jest to jedna ze wspólnot, które tutaj są. Pytajcie, szukajcie. Jest to jakiś taki moment, gdzie Pan Bóg być może do was puka, do waszego życia, tak robić puk, puk. Bo zobaczcie, wczoraj śpiewaliśmy, gdy ja mówię Jezus, wy mówicie... Jezus. Tylko głośniej było, nie? To przećwiczmy. Gdy ja mówię Jezus, wy mówicie... Chrystus. I wyobraźcie sobie, teraz wchodzicie do swojej klasy. I tak samo mówicie. Gdy ja mówię Jezus... Wy mówicie... I tak by było, tak by było. Dokładnie taka by była odpowiedź. No i coś nie zadziałało, nie? I właśnie wspólnota jakaś taka, typu Młodzież Franciszkańska Tau, są tu też inne wspólnoty jak Oaza, to jest taka przestrzeń, gdzie można, wiecie, odkrywać to, że Pan Bóg zbawia nas razem. Że chce, żebyśmy odpalali się jeden od drugiego poprzez wiarę. Gdzie po prostu w kupie siła. I to jest taki moment, że warto gdzieś tutaj już się dopytywać. Będą różne momenty, tutaj świadectwa, poznacie słowo spoleto między innymi i różne inne słowa, typu właśnie jak prepostulat. To jest na razie takie zamknione jeszcze, będzie stopniowo się objawiać. W każdym razie warto już teraz gdzieś mieć taką otwartość na to, co te osoby wam chcą powiedzieć. Będzie też taki specjalny dzień do tego. Więc zachęcam do pytania, co to jest MF Tau. Podchodźcie, pytajcie, a niektórzy wam będą mówić. Kolejna informacja, mianowicie spotkania w grupach. Jesteście zainteresowani pewnie żywotnie, w jaki sposób się do tej grupy dostać, kto w tej grupie będzie, kto będzie waszym animatorem. Grupy macie oczywiście, numery tych grup w aplikacji, prawda, na smartfonikach, Androidach, a jeśli ktoś ma Apple'a, no to średniowiecz, to musi tam podejść do muru i na kartce sobie przeczytać. No sorry, ale takie czasy. W każdym razie, dobra, tak żartuję, ale jest tutaj jeden taki, co pracuje nad tym, żeby już te smart iPhony też miały taką aplikację. Kiedyś to nastąpi. Więc bardzo was zachęcamy. Jak będzie wyglądało rozesłanie do grup, to spotkamy się tutaj. Wszystko jest w planie, przychodzimy tutaj. Brat, który się tym zajmuje, brat Wojciech, wszystko wam wytłumaczy. Tak wam wytłumaczy, że nie będziecie mieli na pewno pytań. A mi już trochę wytłumaczył, więc jeśli ktoś chce wiedzieć już wcześniej i to będzie też tak ułatwiało całą organizację, w jakiej jest grupie, wystarczy podejść do informacji, czyli tam, gdzie macha do nas brat, którego nawet twarzy nie widzę. I tam jest w środku na ścianie taka wielka kartka z numerami waszego IT, to pewnie sobie w apce sprawdzicie, kto ma, to ma. I wystarczy zobaczyć, w jakiej jesteście grupie. ID, grupa, wszystko jasne, łatwiej żyć potem. Drugie, jeszcze takie tajemnicze sformułowanie, modlitwa wstawiennicza. Co to jest modlitwa wstawiennicza? Macie napisane w notatnikach. Jest też chyba w aplikacji, jeśli dobrze pamiętam. Czym ona jest? Słowo Boże mówi nam, żebyśmy nawzajem za siebie się modlili. I jest tutaj grupa, która omadla chętnych do modlitwy. Wystarczy przyjść na informację, zapytać się, kiedy można podejść, gdzie, wpisać się na odpowiednią godzinę i grupa Góra Błogosławieństw posługuje właśnie modlitwą wstawienniczą. Jeżeli ktoś ma jakąś intencję, sprawę, i chce się, żeby Kościół się za niego wstawił w tej modlitwie,
to właśnie temu ona służy. A w informatorze macie więcej informacji na ten temat, na czym to polega i czemu ma służyć. O 13.30 dzisiaj w zielonym namiocie, który jest tutaj za sceną, będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem, mianowicie przyjedzie pan z Politechniki Opolskiej. Już przyjechał. Już przyjechał. I z telewizora to jest pan. O, właśnie, tam macha do nas. I krótko mówiąc, zapraszamy do tego namiotu, tak jak zawsze. Dla przybyłych będą talony też na lody, więc no... Można, wiecie, te włoskie takie kręcone z maszyny tam, że łodzi, co są pierwszy raz, to na ryneczku tam przy rynku jest taka maszyna, co kręci tak lody, taką spiralkę i on, ten pan, rozdaje właśnie takie taloniki. Tylko najpierw trzeba oczywiście wysłuchać coś o Politechnice. A dobra, spoko, 10 minut i będzie z bańki. Przyjdźcie, przyjdźcie. Prosimy też o czystość wokół namiotu. Wiecie, no żeby nie było takiego obciachu, że tam wszystko leży dookoła, jakieś wysypisko się robi. Sprzątamy, sprzątamy. Prosił o to brat Bartosz Eckert, który tam na was bardzo liczy. Może nawet pomacha do nas. I uśmiecha się. Patrzcie, o, ja. Patrzcie. Naprawdę się uśmiecha. To jest prawie jak usłyszeć... Dobra, nieważne. Nie przesadzaj. W tę stronę. Ja wczoraj miałem rozmowę na temat wczorajszych uwag. Ale uśmiecha się. No uśmiecha, co ma zrobić? W każdym razie, coś jeszcze było. O właśnie, jak się ubrać w taki upał, co wziąć? Wziąć można różne rzeczy, ale ważne, żeby mieć ze sobą butelkę i nakrycie głowy i nie smażyć się w namiocie zamkniętym samemu, żeby tam nie umrzeć, ale przy zachowaniu braku koedukacji oczywiście, pamiętamy o tym, żeby nie było, że dla towarzystwa z kimś tam się udusiliście. Więc bardzo o to prosimy, o to bezpieczeństwo, to jest bardzo ważne. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tańce integracyjne. Brat Filip Jaros, który tam się uśmiecha z kolei. Żartowałem, tu się uśmiecha. Ja nie mogę, gdzie on, bilokacja, cycuś. W każdym razie on poprowadzi tańce integracyjne na polu namiotowym przy Wasyltraku. A jak jesteśmy przy Wasyltraku, to obok jest księgarnia taka polowa, sklepik właściwie. Jest tam super książka, myślę, że napisana przede wszystkim dla was. Jest taki super kapucyn, nazywa się brat Raniero Cantalamessa, teraz już ubiera się właśnie tak na czerwono, w purpurę. I napisał książkę o Franciszku, o świętym Franciszku, kuglarz Boży. Myślę, że jest to jeden z takich momentów, gdzie Pan Bóg też może do was jakoś tutaj stukać, pukać. I właśnie, mam rozproszenia, bo piłkę widziałem, ale to za chwilę. I właśnie warto kupić tę książkę i ją przeczytać. Ona jest pisana dla was, żeby odkryć Franciszka dzisiaj. Wiecie, dzisiaj pewnie byśmy go nie nazwali jakoś tak tamtym językiem, kuglarzy i tak dalej, trubadurów. Pewnie ktoś by powiedział, jak jeden z braci, hipster Boży i tak dalej. Ale właśnie, żeby go zobaczyć w dzisiejszym kontekście czasów, naszych problemów, naszej sytuacji życiowej. I widziałem piłkę, więc od razu mówię, że będzie co? Będzie mecz? Mecz kapucyni kontra reszta świata. Kapucyni to są ci w brązie, ale z zewleką na chwilę z siebie, nie wiem, to będzie trudne, ale na pewno to zrobią, że zwleką habity i wyjdą na boisko. Natomiast potrzebne jest chyba jakieś kontra, nie? Czyli reszta świata. Już jest, to żartowałem, nie potrzeba już. To już są po prostu ci, którzy znowu upokorzą kapucynów. No trudno, taka rola w kościele, mamy to przyjmować. To chyba tyle. Brat Bartosz ci machał, że na rozmowę cię zapraszam. I ostatnia jeszcze informacja, zbliża się do nas, żeby nie było, że tylko dla facetów, wiecie, piłka, jakieś takie rzeczy. To zbliża się do nas wielkimi krokami pani od umiejętności kładzenia szpachli, gładzi na twarz, różnych rzeczy takich, która będzie prowadziła dla dziewcząt o subtelnych twarzyczkach warsztaty z nakładania make-upu. Ona będzie, podamy jeszcze gdzie, co i jak. Pewnie nie da się na zewnątrz, bo się roztopi to wszystko. Natomiast schowamy was gdzieś w cień, nałożyć tam szpachle i będzie ładnie, nie? Się przygładzi, papierem się przytrze. Jakoś damy radę. Dobrze, jeszcze na zakończenie poprosimy tutaj młodzież. W imieniu wszystkich uczestników spotkania młodych w Wołczynie chcieliśmy podziękować za obecność na spotkaniu przede wszystkim, ale też za sprawowanie tej Eucharystii, a w szczególności za to słowo wygłoszone do nas. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za dobre słowa, za wspólną modlitwę i życzę, żeby ten czas był dla was piękny, serdeczny i nade wszystko ważny. Niech dobry Bóg błogosławi wam na wszystko. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Cudownie złożyłeś.